Do tragicznego w skutkach wypadku doszło we wtorek 6 grudnia na drodze Kościerzyna-Sycowa-Huta. Na wysokości Szarloty samochód osobowy Audi A4 wypadł z drogi i uderzył w drzewo. W wyniku wypadku dwie osoby poniosły śmierć na miejscu, a jedna trafiła do szpitala. O godzinie 16:56 dnia 6 grudnia otrzymaliśmy zgłoszenie, że na drodze powiatowej relacji Kościerzyna-Olpuch pali się samochód osobowy. Dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego PSP w Kościerzynie na miejsce zadysponował zastępy Straży Pożarnej z JRG Kościerzyna oraz OSP Ubiana. Po przybyciu na miejsce zdarzenia w wyniku rozpoznania ustalono, że doszło do uderzenia samochodu osobowego w drzewo. Pojazdem podróżowały trzy osoby. W wyniku uderzenia wszystkie osoby zostały zakleszczone, uwięzione w pojeździe. Po uwolnieniu osób poszkodowanych i przekazaniu ich ZRM, Zespół Ratownictwa Medycznego stwierdził zgon dwóch osób. Poszkodowany został 12-letni chłopiec. Na miejscu zdarzenia pracowały cztery zastępy Straży Pożarnej, Zespołu Ratownictwa Medycznego oraz Policja. Droga powiatowa relacji Kościerzyna-Olpuch była całkowicie zablokowana.